Hej moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Sons of the Forest, z tej strony oczywiście Shiro. Moi drodzy, nagrywam to już trzeci raz, prawda trzeci, znaczy drugi, bo za drugim razem sobie nie włączyłem nagrywania i z 15 minut latałem, jak ten debili gadałem sam do siebie. No ale mniejsza. Kochani, witam was w Sons of the Forest i zapewne dziwi was to, że jest zima. W ogóle tej serii miało już nie być, po pierwsze, bo się źle ogląda, po drugie, byłoby nudne nagrywać 30 odcinków z samego budowania, po trzecie, ogólnie była to seria dosyć ciężka do nagrywki. Trzy powody. W sumie nawet takie dwa, bo to drugi i trzeci można to połączyć w jedno. No ale ogólnie spędziłem tutaj sam sobie troszeczkę czasu i wybudowałem bazę. Wybudowałem bazę, w ogóle jest mniej więcej 30 chyba 6 tydzień. Jeżeli chodzi o oczywiście grę i jej czas, który jest tutaj. I teraz myślę, że po wybudowaniu bazy w końcu możemy się wziąć za exploring tej mapy. Teraz wam wszystko przedstawię. Już przedstawiam trzeci raz, kurde, więc wiecie, już sobie to z automatu wiem, co tutaj muszę mniej więcej zrobić, czego mi będzie brakować, dlatego od razu sobie wodę ogarnąłem. Bo na pewno będziemy głodni. Będziemy głodni, będziemy sobie chcieli zrobić jedzonko. Mamy tutaj takie właśnie fajne zejście do rzeczki. Ogólnie dosyć niebezpieczne jest to, co jest tutaj zrobione, bo jest za mało bali. I jeżeli nam by to rozpieprzyli po prostu, to w jednej chwili zostajemy bez podłogi tutaj. Więc tak, to jest nasza główna sypialnia, kochani. Tu oczywiście jest łóżko Virginii, Kelvina, moje. Oddzielne, żeby nie było. No i kominek. Kominek, który w sumie zrobiłem ostatnio. Gotowanie tutaj naprawdę jest bardzo fajne. I mi się podoba osobiście. Więc sobie wrzućmy w to mięsko. To się napijemy i najemy. Pewnie się gotuje ładnie. Tak, to jest główna sypialnia, taki main room. A tutaj mamy kochani taki pseudoskładzik. Oczywiście składzik z rzeczami, które są. I składzik z kamieniami, które muszę przenieść, bo te z kamieniami miały być tutaj. Takie patyki i kości. No i trochę strzał również. No nie wiem, czy kojarzycie, to jest to miejsce, gdzie były te krzyże. Były te krzyże tutaj. I zrobiłem nawet palisadkę wokół, bo naprawdę, jeżeli chodzi o stopień trudności tej gry, jest po prostu kurwa dramat. Nie wiem, co twórcy myśleli, ale to jest dramat, bo tyle mobów, ile tutaj miałem, ile miałem ataków, to po prostu się w pale nie mieści. W pale się, kochani, nie mieści. Ojej. Dobra. Myślę, że dzisiaj sobie pójdziemy na lekki exploring. Widzę, że tu w ogóle mięsko jest. Mięsko jest. Płatki mamy. Więc wszystko w teorii jest. Jak wygląda nasz opiekunek? Mamy trochę ostrych surowych. Są to potrzebne? No w sumie nie. W sumie nie. Kadyjko możemy zostawić. Możemy je gdzieś umieścić nawet. Chciałem na kominku je umieścić, ale chyba się nie da. Nie, bo się spali. Niech sobie gra tutaj. Jest wyłączone. Mam przynajmniej trochę mniej rzeczy w ekipunku. Dobra, oczywiście łebki tutaj jakieś tam mamy. Sprzęt do nurkowania też jest. Zegarki nam zostały. Okej. Okay. Jemy, idziemy na exploring, kochani. Będzie całe HP? No nie będzie całego HP. Tylko widzę, że kurde, problem jest ze snem jeszcze. Lekki problem ze snem. Ale chyba mieliśmy nawet jakąś mieszankę energetyczną gdzieś tutaj. No wy w sumie nie wiecie o tym, bo ja tutaj sam to robiłem. I chyba to było nawet to. Tak, to była mieszanka energetyczna. Która jest naprawdę... No nie za ciekawa, jeżeli chodzi o działanie. W sensie nie daje zbytnio dużo. I co było trzeba do tej kolejnej mieszanki energetycznej? Bo to jest też dobre pytanie. Czerwony chyba kwiatek. Było to? Nie, biały kwiatek to był. Prawda czy nieprawda? No i się jakoś pozbędziemy nawet zmęczenia. Pozbędziemy się zmęczenia przy okazji. Teraz sobie jeszcze jakieś leki weźmiemy, też się to przyda do roboty. Może nam nie zaszkodzi. W ogóle zobaczcie, który mamy poziom siły. 33. Ile ja musiałem tutaj drewna ściąć z tym Kelvinem cholernym, żeby do takiego stopnia to doprowadzić, to jest po prostu... To się w pale nie mieści, naprawdę. To się w pale nie mieści. Ile ja się z nim tutaj namęczyłem. Ile on tutaj narobił problemów. To jest po prostu
Irytujący człowiek. Dobra, zostawmy sobie to. Gdzie to jest? To było to. Mamy tą jedną mieszankę energetyczną przy okazji. Myślę, że szmatki sobie weźmiemy z 5 przynajmniej. Leki zapewne też. Gdzie są leki? Leki. Możemy w sobie. Co ty robisz? Tak, ja mam w sobie leki. Weźmy sobie te leki od razu, bo to się na pewno przyda. Jedną tą mieszankę możemy zażyć. O, i elegancko. Mamy full statystyki praktycznie. Strzały też sobie oczywiście weźmiemy. Tutaj ich za dużo nie ma. Ale no, może być. Coś mnie znów atakuje. Oczywiście, że tak. Zobaczcie mutanta. Nie, to jest tylko jakaś pani, która wali z bara, wystarczy walnąć w łeb raz i tyle. Jest insta-kill. I tutaj to wygląda tak non-stop. W ogóle nie wiem, gdzie jest Virginia. Co się dzieje z Virginią? Gdzie ona jest? Virginia sobie poszła na plażę. Po co? Nie wiem. Nie wiem, po co ona tam polazła. O Jezu. Normalnie, oni są nienormalni. Kelvin, co ty robisz? Czy ty... Czemu ty rzucasz kamień? Co ty robisz, Kelvin? O Jezu, utrzymuj bazę. Utrzymując bazę, Kelvin będzie budował, będzie starał się ją naprawiać i tym podobne, żeby nas nie zbytnio nie poczekali tutaj. No kurczę, mi jest Virginia potrzebna. Virginia jest potrzebna do tego, że ona daje nam czasem wskazówki, gdzie mamy iść. I to jest bardzo ciekawe, bo ona już mnie męczy tu chyba od dwóch dni, takich realnych dwóch dni, że mam gdzieś z nią iść. I ja nadal nie wiem gdzie. Ale dobra, jak i tak idziemy po Virginie, to od razu się przejdziemy do miejsca, gdzie jest amunicja i reszta rzeczorków. Reszta rzeczorków, bo tam jest ogólnie fajna miejscówka. W ogóle Kelvin nauczył się jeżdżenia wózkiem. Tak, zdał egzamin UDT i teraz jeździ paleciakiem i czasem nam jakąś tam paletkę przyniesie. Nie, no żart oczywiście, ale w końcu nauczył się wsiadać jako pasażer. To jest bardzo też ciekawe. Nie zawsze mu się to udaje, ale często. Często jednak wsiada. Virginia jeszcze nie potrafi. Virginia ma z tym jeszcze problem. Myślę, że się kiedyś nauczy. Nie prędko, ale kiedyś na pewno. Ja nie wiem, czy ona nie została skrzywdzona tam przez kogoś. I tak może być. Opowiedziemy sobie tam przy okazji nawet po amunicji i resztę rzeczy, bo to jest naprawdę świetna miejscówka, żeby sobie naspawnować amunicji, czy leków, czy zegarków. Naprawdę tam jest ogólnie tego od cholery. MRE tak samo jest tam od cholery. Więc mówię, fajna miejscówka. Polecam 2 na 10, nie? 2 na 10. Gdzie ona jest, do cholery? Gdzie ty jesteś? Kobieto. I co ty tam robisz? W ogóle jakieś skrzypienie, słuchaj, dziwne. No to chyba jazda po śniegu, po prostu tak robi. Okej. Okay. Ona sobie lata po plaży. No kurwa. Przypomniała sobie, że to chyba jest... Jest, to jest. Nie było tematu. Jedź, wujek, jedź. Przypomniała sobie, że jest z nami, prawda? Virginia, co ty robisz? Przyjaciółko, co ty robisz? Mogę dać jej broń, ale nie chcę, bo mi się bardziej przyda. Siądziesz? Potrafisz? Nie potrafisz. Kelvin by wsiadł. Ta miejscówka ze spawnem amunicji jest tutaj. Jest naprawdę bardzo fajna. W ogóle jest ruski hardcore bass. Dobra, wyłącz się. Znaczy w sumie tu wziąłem potrzebnie, ale okej. No właśnie, tak samo garnków tutaj możemy sobie sporo naszukać. Już widzicie, że to jest nawet spawn mój porobiony, żeby się tylko przespać i jazda znów. Wyłączyć, włączyć grę i sobie spawnować amunicję. Świetna też sprawa jest, jeżeli chodzi o żarełko, o mięsko. Bo masa mew tutaj przylatuje i jest jedno miejsce, gdzie one się czasem bagują. W tym miejscu one się potrafią zbagować. Mew chyba jakaś leci. Zrobię sobie jakąś ostrygę. To jest dobra jednak
dobra pożywka dla naszego bohatera. Full. Uzupełnimy zapasy. Idziemy. I zapiszmy grę. W ogóle mam full slotów. Full slotów całkowicie. No nie mógł siądziesz. Nie. Był musiał być jakiś update, bo ja nie widziałem na przykład tej ikonki nad baterią tutaj, która jest, że są zajęte miejsca. Tego nie było. Przynajmniej nie pamiętam, żeby było. Nie pamiętam, żeby było. Dobra. Myślę, że to już jest dobre miejsce, żeby zacząć nasz exploring. Widzę, że nasza Virginia po prostu potrzebuje chyba sama dla siebie miejsca i czasu. Nie wiem, może się obraziła. Być może i tak było. Być może i tak było, chociaż nie biłem jej. Naprawdę. Widzicie, że ona była cała i zdrowa. W ogóle śmieszna sytuacja, bo tutaj jak pada deszcz. Tutaj jak pada deszcz. I Virginia jest na zewnątrz. To czasem widać, że... czy widać? Dużo widać. Widać, dużo jej prześwituje, o tak. I się troszeczkę bałem na początku o cenzurę w tej grze. Więc zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie padał deszcz, to niech Virginia wyjdzie na zewnątrz. To może wam pokażę. Zacenzuruję, albo nie wiem. No coś zobaczycie, no. Te małe zboczuchy. Virginia pokazuje różne rzeczy. I to dosłownie. I to dosłownie. Dobra. Na pewno też zapytacie, dlaczego zostawiam tutaj wózek. Zostawiam go z tego powodu, że nie ma sensu w ogóle przejeżdżać na drugą stronę. Po prostu dłużej się schodzi. To by było. Dłużej się schodzi. Tylko wydaje mi się, że to już jest chyba... Powoli nocka. Powoli robi się ciemno. Nie wiem, czy chcę w nocy iść na exploring. Ale w sumie... Why not? Why not? Czemu by nie? Jakie plany mam na dzisiaj? Kochani, tutaj... Wiecie, się zgubiłem. Kurwa, zgubiłem się naprawdę. Pierwsze to mi jest zimno. Ale nie przejdę w ten sposób. Też czasem by się chciało przejść. Zagrzejmy się chwilowo. Zagrzejmy się chwilowo, bo to się może przydać. O. Jest lepiej. Jest lepiej. Teraz możemy już iść. Ogólnie planuję pójść na południe. Południe to jest mój w tej chwili main objective. W ogóle z tej jaskini wyskakują mutanty. Te mutanty tutaj są tak czasem irytujące, moi drodzy. Jezu, jakie one są wiejące. To jest po prostu głowa mała. To jest głowa mała. Tak irytujących mobów to jeszcze nie widziałem. Tutaj w ogóle była... był ten kanion pseudo. Nie wiem, czy pamiętacie nieraz, jak nas zabili. Już nie wiem, czy to było na odcinkach, kurde, bo tyle razy popadałem tutaj. To jest głowa mała. Tutaj jest wioska, była wioska. Ja ją oczywiście zniszczyłem, ale widzę, że czasem rzeczy się w niej rozwiązują. Uuuu, ty dziadu. Won. Widziałem, coś mogłem jeść, leki. Kurde, żeby leków nie wziąć, wstyd. Mi strzała wyleciała do ki. Dolina się przyda. No właśnie, tu się dużo rzeczy respi. Naprawdę dużo rzeczy się respi. Kolejna lina. Kolejne patyki. Kolejna lina, kolejne patyki. Tutaj jest jeziorko w ogóle. Tu jest w ogóle jeziorko i jest jakaś jaskinia. Od razu się możemy tu przejść. Podobno jeziora w zimę zamarzają. To też się przekonamy przy okazji. Tu musiałem być. Jak niszczyłem. No i faktycznie tutaj koło tego jeziorka latałem, jak szukałem jeleni. Ale nie patrzyłem, czy on zamarza. Nie, on zamarzło chyba. A nie zamarzło. Wow.
Jakie dźwięki! Ciekawe, czy można się tutaj pod nami zapaść. To są najlepsze moby, jeżeli chodzi o żarcie. O ile się je trafi. No to się mnie wystraszyłem. No cóż, czasem bywa. No naprawdę, nieraz po prostu chodzą w lesie i wiecie, są takim prostym celem. Czasem nawet nie trzeba ich zbytnio ścigać, żeby sobie z nich mięsko wziąć. O, tak jak teraz, patrzcie. On sobie staje. Gdyby nie drzewo, żeby padł. No i tak padł. Tam jakiś dźwięk po lewej stronie. Coś słyszałem. Coś słyszałem. Tam GPS siada. Gdzie tu jest niby jaskinia? Tam jest jaskinia. Tu jest jaskinia. W ogóle będziemy musieli sobie schronienie ogarnąć w tym miejscu. Jakieś. Dobra, to się nam przyda. Tu jest jaskinia. Jaskinia, w której nas nie było na pewno. Tryjki. Kurde, nie straszka, nie straszna. Myśma klejąca. No i właśnie, podobno też można sobie zrobić schronienie dzięki temu. W taki sposób. Spróbujmy. Hop. Płachtę srebrną. Gdzie ja te płachty srebrne mam? Tu są. Może więcej patyków potrzeba. No nie, dobra, trzeba go położyć. W ten sposób to zrobić. I możemy zapisać grę, świetnie. I mobilny save point, nie? Fajnie. Moi drodzy, no co, no wchodzimy chyba. I tak już tam nie jest potrzebna mapa. Wchodzimy w ciemnej jaskini. Jup. Wow. Jak potrzebuję latarki. Grubą baterię mamy. Mamy trochę baterii, więc spoko. Cztery bateryjki. Ale ja nie widzę latarki. Czy ja latarkę mam? Mam latarkę, dobra. Nie było tematu. Nie było tematu. Jest jakieś mięso. Chociaż to mięso nie wygląda jak mięso, które bym chciał mieć. Więcej rzeczorków, dobra. Klopa. Tego nie wyłączaj. Tego nie wyłączaj. Trochę się obawiam tego. Wglądasz jakieś patyki? Są 5 włóczni. Ja mogę tutaj coś postawić? Bo jeszcze widział, co ja stawiam. Nie chcę mi schować latarki. F. F. Nie działa. G nie działa. N nie działa. B działa. Nie działa. Co ty robisz, chłopcze lederowcze? Da się w ogóle połączyć. A z bateriami. No czemu ty nie chcesz latarki wyłączyć? Ja nie chcę latarki wyłączyć, co za dziad? Nie wiem czemu. Dobra, mniejsza. Mniejsza, chce się trochę ogrzać. Nie wiem, aż tyle to nie. Może nie głupie byłoby sobie tutaj jednak ten prezent postawić. Dobra, trochę nam zeszło. Trochę nam zeszło. Wiecie, teraz jestem bardziej odważny, no bo już mam i te włócznie, i pistolet w razie czego byłby potrzebny. Więc też jest inaczej, no już z mutantami też umiem walczyć. Już wiem mniej więcej, co tu występuje w tej grze. Bo samo mnie to odwiedziło. Samo mnie to odwiedziło w bazie, więc... Chociaż są tutaj dziwne moby, one są ślepe.
Oh, wow. One są ślepe i występują tylko i wyłącznie w jaskiniach. One są tak kurde mocne i tak porąbane. Ile one mi przysporzyły problemów, to wy sobie nie wyobrażacie. Naprawdę sobie nie wyobrażacie. Patrzę, czy ich tu nie ma, ale chyba ich nie ma. Ja ich nie widzę. Wybieramy. Właśnie, twardo powinienem wziąć. Mam wrażliwego regriter, bo się nie boję. Oj, co nawet chyba ci panowie. Nie, to nie jest ci panowie. No chodźcie, zaraz walnę tą włócznią. Znacznie więcej. Wiesz co? Ci będę pierdolił. Ty cheaterze! Im... O Jezu, jest ich znacznie więcej, jaki? Nie ruszać się! Nie ruszać się! Stać policja! FBI! FBI! Teraz bardziej zmarzam. Jeden. Drugi. Tamten żył. Wszystkie żyją. Ten już nie żyje. No, stójcie, panowie. No, tak to musimy się bawić. Chyba tyle amunicji czasu. I dziwne moby. Latarko, czy ty możesz mi tu podświetlić? Będę jadł. Czemu ja się tak pierwszy? Nie wziąłem alkoholu. Fuck me! Ja chciałem zrobić, wiecie, na pewno. No dobra. Ja tą flarę nie... Nie wierzę w to. Wdechłeś? Wdechłeś? Teraz już wdech. Dobra, nie będę się z wami bawił, chodźcie. To was troszkę dał amunicji już teraz. Wszystkie padły? Wszystkie. Tu chyba gdzieś flarę widziałem, że mogę mnie nawet podnieść. Nie wiem, czy podniosą, czy nie. Dwie moje włócznie, gdyby nie wcelowałem. Dobra, co my tu mamy? Mamy w sumie robotników i tyle. Kolejna jakaś notatka. To jest, co nas zobaczymy. Rob Blue do Jackson Pollet. B? This is what we are looking for. Czy nie, to co poszukujemy. Okej. Okay. Dziwny materiał. Co tu jest? Oni szukają tu jakichś surowcy. To nie Minecraft. Confirmed. Kolejne czaszki. To i leki. Jest i amunicja. Bogam 9 mm. Nie, typu slag. Typu slag. Nie chcę ammo slag. Krucyfix. To jakieś demony tu są? Nie rozumiem. No to by wychodziło chyba. Jest i laptop, ale laptop nas nie interesuje. No tyle, ile ja leków dzisiaj omijam, to aż mi serce boli, wiecie? Bo był taki moment podczas mojej budowy, że nie miałem w ogóle HP. Nic. I latałem na mikrohapsach
i próbowałem przeżyć. Tarkę zostam padnie. Zaraz tam padnie latarenka. Nie strachać mnie. Tak? Widziałem to. Czy jakieś mamy jeszcze? Tylko slag mi został, shit. Teraz pytanie, czy on może przejść? Ja bym zaraz spierdalał szybko. Jak myślisz, żebym uciekał? Ha, 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 mogę sobie zbierać amunicję. Chyba na nasze szczęście, przez pociski, które strzelałem, on się tutaj w dziwny sposób dostał. Teraz zastanawiam się, czy na pewno się go zabić. Nie wydaje się, żeby obrywał w ogóle. Nie wydaje się. Wow! Blow up and a slug. Okej, to był jakiś slug. Gdzie moje rzeczy? Flashlight? Bomby przylepki to w ogóle były. Ja wolałem go walić z łuku. Można, można. Slag mi jeszcze oddał moją amunicję, bym się cieszył. To widzę, że chyba nie. A jednak oddał. Jednak oddał. No, tu nic nie ma. Już ammo. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Zwiedzanie jaskiń. To jest coś, co nienawidzę. Ale muszę robić. Może łopata? Jest ich więcej, fuck. Jest ich znacznie więcej. Ja chcę to zrobić. Czy ja chcę to zrobić? Kurwa, chcę. Patrzę, czy mam wszystko. Być może powinniśmy się napić na przykład. MRS sobie zjeść. Żeby mi stamina nie zaczęła spadać. Tak jest mi zimno, więc to żadna różnica. Tutaj ten krucyfiks. Jest jakiś ładowany? Bądź pozdrowiony! Ameno! Ile pan tak kup? Wiecie co? Ja chyba... muszę iść. Ale się boją krucyfiksa. On. I zobacz, i teraz już zaatakował Gduj. Boją się krucyfiksa. Kurwa mać! O, widzieliście wy to? Widzieliście wy to? Widzieliście wy to? Czemu ta gra jest taka zryta pod tym względem? Panika. Kurwa, nie pomyślałem, że będzie ich więcej. Nie pomyślałem, że będzie ich więcej. Tylko leczymy się. Zjebałem. Nie wierzę w to, co ja zrobiłem.
Ja pierdolę, nie wierzę, zjebałem się. Geniusz Shiro, gdzie my jesteśmy? Ale wiecie, umrzeć w jaskini to nie wstyd. Mamy save w Rachel gdzieś tu w okolicy, więc spokojnie. O to się akurat nie martwię, no ale kurde. To jest tutaj. On sobie poszedł tam. I... jednak zabiliśmy. Ten krucyfik spokojnie tutaj był. Tak twierdzę. Ile mam życia, Boże. Raz, dwa, trzy, trzeba się naprawić. To ja mam w ogóle czwórką. To jest dobre pytanie. Po czwórkę mam nic. Ja mu to tak. Mam też sobie coś lata, okej. Okay. Kolejna notka. Lub przeczytam potem, bo znów zaraz w tym życiu umrę i będzie. One się powracały chyba. W ogóle mi się wydaje, że dzięki temu w jakiś sposób niewidoczni. Zaraz się mogę zdziwić. Powiem więcej, zdziwię się na pewno. Zdziwię się na pewno. Tu jest jakiś minerał. Co to w ogóle jest? Rysunki zamknięte w pudełku. Radce. Stay out. Trzymaj się z daleka. Gdzie czego mi brakuje? Brakuje... Pierdolę. One mnie chyba nie słyszą. Chyba. Chyba. Może i słyszą. W ogóle chce mi się kichać. Zobaczcie, że one chodzą po kiwanym suficie. Chce mi się kichać, cholera. Ja pierdolę, nie boją się krucyfiksa. Won, gnoje. Ja pierdzielę, gdzie my jesteśmy? Nic nie widzę! No way! No way! Szybko! Healing! No powiem wam szczerze, tu się robi naprawdę niebezpiecznie. Ciałko! Ciałko! Utyk jak skopi! Zresztą mu się przyjdzie?
mamusi, to my nie chcemy tutaj. Dobra, kasa. Kolejna notka, którą też przeczytamy sobie później. Nie teraz. Kolejne flary. Kolejne flary. Tu nic. Zobaczę, czy nie ominąłem niektórych rzeczy, ale chyba nie. Chyba nie. Zwykle ta gra jest emocjonująca w tych jaskiniach. Ta gra jest emocjonująca w tych jaskiniach. To jest po prostu... To się w pale nie mieści. Więcej was matka tu nie miała. Co najgorsze, nic z tego nie wnioskowaliśmy oprócz notatek. Wiem, że jakieś ulepszenie będzie, typu, nie wiem, linka. Tyrolka pseudo, ale chyba nie. Chyba nie. No, dajcie mi kolejne mutanty, bo tylko tego mi brakuje jeszcze. Do szczęścia. Ale tu jest ładnie. Tu jest ładnie. Rozwalcie się, kostki. Korki, żeby przyjść z drugiej strony. Tu jeszcze będą na pewno mutanty. Tu jeszcze będą mutanty, to jestem akurat pewien. Nic nie było? Nic nie było. Najgorsze jest to, że mam tak okropną orientację w terenie, że ja się mogę zgubić w tej jaskini. Ja się mogę zgubić w tej jaskini. Kurwa, kolejni. No i owszem. No i owszem. One te się akurat boją. Mutanty się nie boją. Te się boją. Jednak się nie boją. Jednak mają w dupie. Ej. Być może to tylko działa na nich jakiś czas. To kolejny mutant. A i owszem. W takim miejscu dobra, przelazłem. Nawet chyba za mną nie podąża. Podąża. Biegnie, fuck. Mama mówiła, żeby biec i się nie obkręcać. Właśnie to zrobię. Obkręciłem się. Do tych jaskiń to trzeba kurwa chyba z jakimś shotgunem wchodzić. Chyba tu jest jakieś wyjście już, tylko nadal nie widzę, żeśmy coś osiągnęli tutaj. Rozwidlenie. Nie wiem, czy to jest bezpieczne. I nie chcę, kości się przydadzą. No powiedzcie mi, to nie wygląda optymistycznie, nie? Z pewnością nie wygląda optymistycznie. Widzę ciałka. Widzę ciałka, zaraz tu wrócimy spokojnie. Nie krzyczcie na mnie. Oby znaleźć tylko wyśrubkę. Lojzeczka.
Do karabinów. Jak ja nie mam karabinu? Kurwa, i nawet tędy będziemy musieli iść. Jeszcze ciałka nas czekają. Ja mam 2 patyki. Mam 3 patyki nawet. Bo ja bym sobie chciał tutaj prezent położyć, ale pewnie prezentu nie mam. No oczywiście, że prezentu nie mam. Kurwa, jak tak, co tych prezentów miałem od cholery, a teraz ich nie ma. Lipa. Widzę, że wiara mi tu nie pomoże. Weź tą kość jeszcze. Jak chcesz, to nie. No dobra, czyli trzeba te ciałka jakoś powyżynać. Oby nie było mutantów znów. Z nimi to sobie akurat bez problemu poradzę. One są easy. Tylko i wyłącznie przeszkadzajki takie, wiecie, że na hita. Co ty? To są hitowe przeszkadzajki. Tutaj coraz bardziej widzę te kokony i to mnie troszkę martwi. I woda. To też jest martwiące. Czy pod wodą się przemieszczają? No ty gnoju. To mnie koleż. Jezu, ramat. Idzie kolejny? Widać gnoje. Tutaj te kejwy chyba pozalewały i dlatego są tylko te małe gnojki. Mam taką nadzieję przynajmniej. Żeby nie było już mutantów. Brak mutantów, proszę. Jakoś... Powiem wam, że one są łatwiejsze do zabicia na powierzchni. Może tylko, że jest więcej terenu i mniej przeciwników. Chociaż no nieraz się tak zdarzało, że były po 2-3 nawet na raz. Tu tylko ciałka? Chyba tak. Masz ty gnoju. Późna aborcja. Au! Kolejna. 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 Pik. Nie ma was. Gnoje. Zaraz matka przyjdzie. Kurwa, a mówiłem, że przyjdzie? Kurwa, mówiłem. Czy ja z nim mogę tutaj walczyć? To jest pytanie za milion punktów. Ori, móc? Chyba mogę. Zabiłem? A to niepotrzebnie zużyłem, to fuck! Kawałeczki rozpieprzyło go. Wiecie co, na powierzchni używałem nawet czasem 2-3 bomb i ich nie rozwalało. Do przyklejonych. Tak! Pistolet linowy! Mamy to! Jezu, ile by mi to pomogło? Rolka, w końcu. Kurwa, mać. Nie pomyślałem o tym, że tu będzie ktoś, kto sprawi mi kłopoty. Ile się wzięło za gadanie, bo się boi na... Gdzie jestem? Wyjście z jaskini. Uff, uff, uff. Wyszliśmy znów gdzie indziej. Gdzie my jesteśmy?
No, gdzieś jesteśmy. Gdzieś my tu jesteśmy. I już od razu mamy dzień. Kurde, pistolet linowy, mamy to. Mamy to. Myślę, że do jaskini jeszcze możemy się wrócić. Z pewnością. I to z pewnością, moi drodzy, dobra. Wracamy do bazy. Baza jest trochę daleko, ale może zdążymy jeszcze przed znakiem. Liczek, uciekaj. Popracz. Kurde, pistolet linowy, świetnie. Ale wiecie, co to oznacza? Jak mamy pistolet linowy... Już nie, to nic nie oznacza. O, dżeleń. Sarnuch. Nawet dużo sarnuchów. Dużo sarnuchów. Dobrze idę? Dobrze idę. Nie, bo myślałem, że ogólnie będziemy mogli dzięki niemu wejść na skałkę od dupy strony. Ale chyba nie, bo te skałki troszkę inaczej działają. Co to? Mogę. Tylko teraz zapisać i będzie git. Opa! Trzeba teraz zapisać grę. O! Prawie da się coś takiego robić. Trzeba chyba odepchnąć. Widzę, że nawet nam nie zabiera to w ogóle staminy. Zobaczcie, a tak nam zabiera, nie? A to nie. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Nie, mam nadzieję, że też ta zima też schodzi. A chyba schodzi, bo już nie jest nam nawet zimno. Myślę, teraz prosto przeskocz. Nie, no i tak mamy tu dużo mięsa. Dobra, nie zabijamy. Jak nie musimy, to nie zabijamy. Up. Hop, hop, hop. Hop na drugą. Virginia, ty się nie starasz. Ty nam jakieś borówki przynosisz, nie? Co? Liny? W zimę? Już? Mogę? Aha, rozumiem, że zjadłaś. Ty małpo. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Odcinek był ciekawy. Dużo tutaj się podziało. Nawet bardzo dużo bym powiedział. Jestem ciekaw jeszcze, jak działa ogólnie ta tyrolka. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Gdzie jest tyrolka? Szukaj wiatru w polu. Tu jest pistolet linowy, okej. Okay. Na jakiej zasadzie to działa? 22 metry. Wyskoczyłem. 26 metrów. Chciałem trochę niżej. No świetnie. Hop. A nie, w drugą stronę też to działa. Wow! Eleganckie! A jak zetniemy drzewo na przykład? Żeby jeszcze dało się śnić drzewo. Czy jak zetniemy drzewo, to da się na przykład je tam poprowadzić? To jest też ciekawe. Zaraz sprawdźmy. To prawda delikatny odcinek będzie dłuższy, ale to nic nie szkodzi. To nic nie szkodzi. Gdyby nie śnić tylko do drzewa, co wiecie, co mamy tutaj tą drogę. To będzie git. No, ja pierdzielę, ile to mi życia ułatwiło. Ile to by mi życia ułatwiło? Ile to by życia ułatwiło? Jezu! Te pisanie nie były potrzebne. Ja pierdzielę. No bez porównania. Bez porównania. Ale jest życie, lubię utrudniać. Dobra, moi drodzy, no możemy w takim razie zrobić z tego serię taką też budowlaną, bo widzę, że teraz to się naprawdę będzie dało cokolwiek zrobić. Ale to mówię, ja sobie życie po prostu chyba lubię utrudniać i do tego. Bo tylko zamiast jechać na tyrolce, to po prostu piechotę.
O kurde. Cześć Bali, pyk, już jest. Nie no, a ja się męczyłem, kurwa, tym wszystkim. Dobra, szkoda gadać. Moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Jestem filmu grał dla Shiro, a my się widzimy oczywiście w następnych odcinkach Sons of the Forest. Trzymajcie się. No i co? Hej, hej.